Kuba, przede wszystkim, co dzisiaj poszło nie tak? Dzisiaj wiele rzeczy poszło nie tak. Na pewno ten mecz się bardzo słabo dla nas zaczął, bo w zasadzie przy pierwszym możliwym zagrożeniu dla przeciwnika tracimy bramkę. I troszkę potem nie mogliśmy się, myślę, pozbierać, bo ta pierwsza połowa była sama w wykonaniu. No generalnie nie ma się co czarować, że zagraliśmy słaby mecz dzisiaj. Co nas na pewno boli, bo mieliśmy 2 tygodnie, żeby się do niego przygotować, bo była przerwa na kadrę i też nie możemy powiedzieć, żeby korona nas dzisiaj tutaj czymś zaskoczyła. Zagrali po prostu swoje, wiedzieliśmy, że będą bardzo agresywni, że będą dużo faulować. Byliśmy na to przygotowani. Myślę, że przez te 2 tygodnie teraz przerwy reprezentacyjnej naprawdę dobrze wyglądaliśmy na treningach. Są też ciężko mi o taką analizę na gorąco, bo nie wiem, na pewno przyjdzie na to czas. Dokładniej przeanalizować to, co się dzisiaj stało. Natomiast musimy o tym zapomnieć. No, tak samo przegraliśmy dzisiaj 3-0, natomiast może lepiej przegrać raz 3-0 niż 3 razy po 1-0. Przy straconych bramkach chyba tam zabrakło po prostu troszkę szczęścia, a może udałoby się tą piłkę wybić? No tak, no każda stracona bramka to jest suma błędów i nieszczęścia, także dzisiaj tych 2-3 centymetrów 2 razy zabrakło. Taka jest też piłka. Przepraszam, że ci przerwę, ale w kilku sytuacjach pokazałeś dzisiaj klasę i kilka razy naprawdę uratowałeś zespół od straty kolejnego gola. No myślę, że to nie ma większego znaczenia. No, przegraliśmy 3-0 na wyjeździe i to, czy tak jak już wcześniej powiedziałem, punkty są przydzielane za poszczególne mecze, nie za walory artystyczne, czy za wysokie wygrane, czy porażki. No, to naprawdę nie ma już teraz większego znaczenia. No, szkoda, że 2 razy zabrakło niewiele, żebym mógł pomóc więcej drużynie, bo na pewno byłoby to dla nas takim bodźcem do odwrócenia losów tego spotkania, też naszego nastawienia w takich czysto wolicjonalnych pojedynkach, także no myślę, że najbardziej szkoda tego karnego, bo myślę, że to był jeszcze dobry moment, żeby tutaj to wszystko odwrócić na naszą korzyść. Przed Wami mecz z Jagiellonią i to będzie okazja do tego, żeby się szybko zrehabilitować. No dokładnie, trener też powiedział w szatni, że to jest w sumie najlepsze w tym, co się dzisiaj wydarzyło, że mamy dalej mecze, w których możemy się szybko zrehabilitować, możemy się zrewanżować lepszą postawą kibicom za to, że też dzisiaj tutaj tak licznie się stawili. Jeśli szukać plusów w tym dzisiejszym spotkaniu, to na pewno plus jest taki, że zaraz kolejny mecz i nie wszyscy jesteśmy naprawdę mega wkurzeni i to jest super okazja, żeby tą złość wyładować na boisku już za tydzień.